Głupiutka kurka to tytuł przedstawienia zaprezentowanego w szkole podstawowej w Dobiecinie, składający się z dwóch historyjek spektakl wystawiony przez uczniów przygotowanych przez Małgorzatę Bartos oraz Anetę Kępczyńską. Obejrzała cała społeczność szkolna, a także rodzice. Przedstawienia wielkanocne w naszej szkole to już tradycja. W tamtym roku również miałam przyjemność wystawić takie przedstawienie. W tamtym roku akurat dzieci zagrały przedstawienie pod tytułem Jak kurka uciekła z podwórka. W tym roku padło na głupią kurkę. Jedna z bajek opowiadała o kurce, która szukała przyjaciół daleko w Australii, a dopiero później zrozumiała, że jej wybrankiem jest kogucik z rodzinnej zagrody. Druga z bajek to historyjka o tym, jak przez przypadkowe wylanie buraczkowego soku na składane przez kurkę jajka powstały pisanki. Jedna bajka, ta na początku, była o tym, że kurka nie mogła sobie znaleźć tak jakby męża. Miała kandydata, ale nie chciała sobie go wybrać i była bardzo, jakby to powiedzieć, taka, że rozrzucała, tak, że tego nie chce, tego nie chce. A druga bajka była o tym, że kurka dbała się o swoje jajka i wrzuciła do komory, włożyła jajka, a nie wiedziała, zapomniała, że gospodyni tam wlewa codziennie sok z buraków. I te jajka się stały czerwone. I właśnie tak powstały tak jakby pisanki, kraszanki. Dziękuję. Kurko, a powiedz mi, czego się można nauczyć z tej bajki? Myślę, że tylko raczej o tym, że trzeba się dobierać jakby w pary tak razem, że na przykład kurka z kangurem raczej nie pasuje, ale właśnie kurka z kogutem, kaczka na przykład z kaczorem, gęsior z gąską, tak jak było w przedstawieniu. Na pewno jeszcze na przykład można wywnioskować, że właśnie tak jak było, żeby biegł do żony, żeby jej tak nie opuszczał. Kaczorek. Długo się przygotowywałyście? Dość długo, około 3 tygodni. Nadeszły święta, kury strasznie rozpacza, że im nic wykradł jaj. Tylko czubetka spokojnie spała, o czymś jednak nie wiedziała. Wielkanocna ranek czubetka poszła do komory, do swych jaj. Jaj z cybrzyka do kosza przyłożyła i bardzo się zdziwiła. Zawartość koszyka policzyła, jajek było 20, liczba się zgadzała, lecz zamiast białych czerwone w koszyku trzymała. Co to za figle, co to za psoty, ja na głupie żarty nie mam ochoty. Oj, teraz figlarzowi już nic nie pomoże. Trząsąc się z złości do chodnika wskoczyła i strasznego hałasu tam narobiła. Co to za żarty? Kto to wszystko zrobił? Kto tak gruszliwy jajkami przyozdobił? Mówcie mu prawdę, wnioski, wcale nie żartuję. Za chwilę dowcipki z tego gorzko pożałuję. Popatrzyła groźnie, piórka nastraszyła i pierwszą kurę dziobem z boku uderzyła. Długo przygotowywały się do tego przedstawienia? Nie, praktycznie może tydzień, może dwa. A powiedz mi, kogo grałeś w przedstawieniu? Ja w tym przedstawieniu grałem koguta. I to jest bardzo fajna rola, taka śmieszna. Bardzo. A lubisz takie tarczyki? Bardzo lubię, bo wtedy można się stać sławnym. Mali aktorzy występowali w pięknych kostiumach na tle dekoracji przygotowanych przez Katarzynę Piastę. Autorem muzycznego opracowania sztuki jest Paweł Blaźniak.